9.36, druga część magazynu sportowego w studiu. Agnieszka Kobus-Zawojska, dwukrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich, mistrzyni świata, mistrzyni Europy. Dzień dobry. I Łukasz Starowiejski cały czas. A przy naszym telefonie Mateusz Sochowicz, saneczkarz, olimpijczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że w końcu rozmawiamy według mnie z jednym z największych fajterów zimowych dyscyplin. Zanim opowiemy dlaczego, znaczy ty opowiesz dlaczego jesteś tym fajterem, nie ja, powiedz mi, jak wspominasz Pekin? Dziękuję za to określenie na początek. Pekin wspominam bardzo dobrze. Jakby igrzyska z punktu widzenia zawodnika były jakby no super zorganizowane i wszystko było, naprawdę grało. No oprócz wiadomych tam przeszkód, które musieliśmy zmagać się z COVID-em, tak? Oprócz tych niedogodnień, które jakby no musiały wystąpić, no to jakby igrzyska... Ale jak... infrastrukturę, organizacje i wszystkie takie. Ale jak ty w środku wspominasz ten Pekin, tam organizacyjnie to ja rozumiem, że każdy może dobrze zorganizować, znaczy może nie każdy, ale igrzyska to takie święto, że zazwyczaj jest dopięte na ostatni guzik, ale jak ty tak czujesz się w środku z wynikami, z tą twoją drogą, czy jesteś z siebie dumny, zadowolony, czy jednak jest jakiś niedosyt? No wiadomo, że niedosyt jest, bo jeszcze niedawno, w stosunku jakby patrząc przez pryzmat czasu, to niedawno jeszcze jechałem po fajny wynik moim zdaniem, a pojechałem jakby na igrzyska, że tak powiem, no rzutem na taśmę, szczerze mówiąc, no ledwo się wyrobiłem. No ale oczywiście, że jestem zadowolony, że udało mi się tam dotrzeć, że udało mi się nie zawieść teamu i w ogóle, że jakby cały team zaufał mi, że jakby mimo tego wszystkiego będę dalej jakby no, reprezentował dobrą formę i jakby ich nie zawiodę. No i ja na tych igrzyskach starałem się na maksa ich no, doświadczać, bo jakby no przypłaciłem to mega dużą pracą, mega dużym samozaparciem, żeby się tam dotrzeć i naprawdę brałem te igrzyska na pełnej, że tak powiem, cokolwiek na mogłem, pełnej, na pełnej, na pełnej. Pięknie na pełnej. To tak. Brzmi, bo jesteśmy przed 23. Powiem szczerze, że sama jako sportowiec często skupiałam się tylko na wyniku, a nie na tym wszystkim, co się dzieje, a z perspektywy czasu właśnie to wszystko tworzy fajną całość. Jeszcze wyjaśnijmy słuchaczom, dlaczego wyjazd na igrzyska dla ciebie według mnie jest jak medal, ponieważ ty w listopadzie miałeś ciężki uraz, kontuzję, wypadek, a w lutym byłeś na igrzyskach, więc myślę, że nie można bać się tych słów, że wyjazd jest jak medal w tym wypadku. Dorzućmy do tego więcej dramatyzmu. To było, pewnie wielu z Państwa zna tę historię, to było na torze olimpijskim w próbie przedolimpijskiej, treningu przed próbą olimpijską w Pekinie, więc po 3 miesiącach musiałeś wrócić na tor. Co tam się wydarzyło? Powiedzmy to jeszcze raz, opowiedzmy może. Tak, znaczy, to nie... był ten sam tor. Startowałem, dostałem zielone światło, wystartowałem, no i jakby tor nie był przełączony, że tak powiem, na starty, tylko po dwóch wirażach bramka była zamknięta, no i jakby musiałem reagować, żeby jakby zminimalizować te, konsekwencje tego. Moje ciało zareagowało automatycznie i na szczęście udało się zminimalizować to, że tylko nogi przejęły cały moment uderzenia, ponieważ mogło się to skończyć dużo gorzej, no ale i tak skończyło się bardzo ciężkimi wrażeniami. Jaka to była prędkość? Około 70 na godzinę. 70 na godzinę i z taką prędkością uderzasz w barierkę i trochę wszystko się... Ty pamiętasz w ogóle ten moment? Tak, ja pamiętam wszystko. Ja nie dostałem tam żadnego blackoutu ani niczego, także jakby cały moment to pamiętam, chociaż nie ukrywam, że nie lubię do niego wracać, nie należy do moich tych przyjemnych wspomnień. Ale tak, no jakby moment uderzenia pamiętam, wszystko dookoła działo się szybko. Tam było kilka błędów ze strony chińskiej. Na początku zostali wrzuceni po prostu na bardzo głęboką wodę. To się nie zdarza w sporcie, a jednak mi się zdarzyło. I no tak, no tam kilka błędów takich rażących było popełnionych, ale później już poszło. Po tym wypadku nie boisz się kolejnych wyścigów, kiedy stajesz na starcie? Nie boisz się, że taka sytuacja może się powtórzyć? Bo ja szczerze ci powiem, żebym się bałaś trochę. Ale ja jestem ogólnie bojaźliwa.
No ja bym się bał bardzo. Ta bramka by mi gdzieś tam stawała przed oczami i pewnie najważniejszą walką byłoby to, żeby ją przepędzić przed startem. No tak, miałem kilka, jakby przyjechałem na tor, miałem kilka takich, jeżeli no tak powiem, bolączek. Ale później jakby jeszcze przyjechałem, ta bramka była no zamknięta. Powiedziałem do trenera, wolałbym, żeby ona już nigdy nie była no zamknięta, ale jakby no jestem logicznie myślącym człowiekiem, tak? Przede mną przejechało kilku zawodników, jakby po mnie dalej jadą zawodnicy, jakby jestem któryś z kolei, nie jestem pierwszy, że ta bramka faktycznie ma szansę być jakby nieprzełączona. Także no jakby pierwszy przejazd, pierwsze dwa przejazdy naprawdę przypłaciłem mocną walką ze samego, no ze sobą, żeby zjechać, ale same szkarstwo to też jest taka dyscyplina, że trzeba być tu i teraz na miejscu, reagować w czasie no rzeczywistym, co się robi, nie można być gdzieś tam odłączonym, że a bramka tu na mnie będzie czekała, czy coś tam, jeżeli my, no mamy taką myśl, to już jesteśmy spóźnieni z całą sekwencją i jakby cały przejazd można wyrzucić do śmietnika. No właśnie, chyba musicie się mocno skoncentrować i skupić na zadaniu, bo jaka jest największa prędkość, jaką kiedykolwiek osiągnąłeś? Moja największa prędkość to 147 km na godzinę. Matko. Jechałem na torze w Vancouver, tak. Jest to szybko. No, automatyczne szybko. Już dochodzą reakcje automatyczne, to już no jakby no nie ma czasu na błędy, nie ma czasu na zastanawianie się, po prostu trzeba działać. Tam naprawdę trzeba być w miejscu, w którym się jest. Ty lubisz adrenalinę? Znaczy chyba to jest pytanie retoryczne z mojej strony w tym momencie. Tak, uwielbiam. Jakby uwielbiam ją i jakby po sezonie zimowym muszę mocno no, zastępować innymi aktywnościami. Które jakimi? Też nie odbiegają za bardzo. Wspinaczką, dużo się wspinam. Czasami jeżdżę na rowerze downhillowym. Jak zobaczę jakiś fajny most, no, z którego można skoczyć, to ja z niego skaczę. Jakby, no tak realnie sobie uzupełniam. Jak to skaczesz? W sensie tak po prostu do wody, czy na jakimś bungee jumping? Do wody. Z iluś tam metrów tak po prostu fru? No tak, no mój rekord to jest chyba tam 30 kilka metrów skoku. Czyli ty jesteś uzależniony od adrenaliny, po prostu. Ja jestem no uzależniona od słodyczy. Ale chyba tak jest. A ty od adrenaliny, chyba wolę to swoje uzależnienie wbrew pozorom. Oba są niezwykle fajne, ale rzeczywiście ta adrenalina z 30 metrów, dobrze, 140 na godzinę, trochę ten. Dobrze, wróćmy może do tego, jak ty trenujesz te saneczkarstwo, bo to jest taka dyscyplina w Polsce, no właściwie tam w Polsce. W Polsce się nie da trenować saneczkarstwa praktycznie. No tak, tak jest, dokładnie. Musimy dużo wyjeżdżać, no dużo trenujemy za granicami Polski, no i przez to komplikuje nam to cały proces przygotowawczy, tak, bo nie ukrywamy, że spędzamy prawie 3/4 roku na wyjazdach i trenujemy z Niemcami i no jest to wielkie obciążenie. No mistrzostwa polskie odbywają się na Łotwie albo w Polsce na jakimś torze, no, który się rozpada. No i jakby nie ma realnej infrastruktury w Polsce, trzeba mocno tutaj kombinować, żeby... Jak to się stało, że wybiera się sport w kraju, w którym nawet nie ma warunków do jego uprawiania? No bo to jest super sport. Jakby to jest ostatnie moje spostrzeżenie, że to jest naprawdę bardzo fajny sport. I to po prostu potwierdza to, że jakby mimo tych wszystkich przeciwności jakby trzymamy się jego i jakby dalej sprawia nam przyjemność, tak? Ja uważam też, że wasze ósme miejsce w drużynie na igrzyskach, patrząc na to, jakie macie możliwości niestety w naszym kraju, to chyba też jest takim medalem trochę, prawda, czy nie? No szkoda, że bez jakby benefitów, ale jakby oczywiście, tak. Jakieś benefity są, do ósmego miejsca jest stypendium, co prawda fajnie jakby było troszkę wyższe, ale... No wiadomo, no jasne, jakby mamy ten złoty medal przysłowiowy w tej klasyfikacji narodów, które nie mają torów, tak, także jakby... Tutaj potwierdzamy, że ten potencjał ludzki jest w nas drzemie i jakby no można, no ale faktycznie jakby realnie trzymają nas za gardło te ograniczenia wynikające z braku infrastruktury, że braku testów, braku możliwości przejazdu, zautomatyzowania pewnych rzeczy i jakby szukania w sankach realnego czasu, tak? Da się przeskoczyć te właśnie te braki, że tak powiem, żeby zrobić taki duży krok naprzód jeszcze, żeby Polska zdobywała medale bez toru, czy jednak trzeba stanąć na głowie, żeby w Polsce były lepsze warunki?
No myślę, że trzeba stanąć na głowie, żeby były lepsze warunki. Jakby kwestia toru jest nie do przeskoczenia, ponieważ jakby to jest zimowa Formuła 1, gdzie bijemy się na tysięczne, tam po prostu wchodzi technologia i ona jest niewybaczalna, a wiadomo, że wszystkie nacje, które się tam tłuką, te większe, no to szukają swoich rozwiązań i po prostu biją się na nie, tak? No a my nie mamy po prostu gdzie szukać i jesteśmy takim no Williamsem w teamie. Kurczę. Nie, po prostu no Formuła 1, tak? Żałuję, że pani minister nie została na naszej rozmowie, ale bo mieliśmy ją jako gościa. Powiedz jeszcze, co jest kluczowe w waszej dyscyplinie, jeżeli chodzi o dobry wynik? Co jest najważniejsze? Na pewno jest moment startu, jest mega ważny. Później jest aerodynamika i są te nasze sanki, które realnie jakby nam tutaj uprzykrzają na maksa na życie, bo to nawet nie chodzi o te sanki. Jako sanki ci uprzykrzają życie w saneczkarstwie? Tak, trochę tak jest. Trochę jest taki pan paradoks, tak. No to może na śledzia na brzuchu w takim razie. A to by był skeletą, to już musiałbym dyscyplinę zmienić. A to prawda, ale... to prawda. Tak. No i tak, ograniczają nas te sanki, bo jakby no chcielibyśmy, żeby one się nam lepiej rozpędzały, ale do tego potrzeba testów, tak? A nie możemy testować gdzieś tam nie u siebie na torze, po prostu jest sezon Pucharu Świata, no to no jeździmy, objeżdżamy te wszystkie tory. Ile kosztują najlepsze sanki? Najlepszych sanek nikt nie sprzeda, one są bezcenne. One wszystkie, każde sanki są jakby, to jest no manufaktura i nikt nie sprzedaje najlepszych sanek. No ile kosztują twoje sanki? Moje sanki kosztują około 10 tysięcy euro. 10 o, to 000. Podobnie jak moja łódka. No, także... Także tak. A na przykład cały sprzęt też, to jest wyścig technologiczny, tak jak trochę w tym w skokach narciarskich, że na przykład kombinezon jest jakiś lepszy, gorszy, kask i tak dalej, gogle bardziej aerodynamiczne, czy to są taki wyścig na ten sprzęt też jest? Mamy jakby na kostium jak najbardziej, ale na jakby kask i rękawice mamy ustabilizowane, no w sensie one są ustosunkowane przed przepisami, nie można z nimi nic zmieniać. Na kostiumy jak najbardziej, bo u nas jest ta prędkość jeszcze większa niż u chłopaków na skokach, także u nas to jeszcze większą nagrywa, no w sensie oni inaczej, bo oni łapią powietrze, a my jakby chcemy je, no nie przepuszczać tego powietrza, tak? I też jest wojna na strukturę, no materiałów, ale najbardziej jakby realnym czynnikiem, który ma wpływ, to jest metal, który jedzie pod nami, w sensie no badania tego metalu, żeby struktura jakby metalu, który jedzie, który nie jedzie i jakby najważniejsze to dowiedzieć się, dlaczego jeden jedzie, a drugi nie jedzie, bo to jest ciekawe. Mateusz, ja jeszcze chciałam odnieść się do jednej rzeczy. Napisałeś post, który sama udostępniłam i no jestem sercem z tobą, ponieważ uważam, że kibice powinni doceniać wszystkich sportowców. Napisałeś, że czasem są sformułowania, bo grubasy na saneczkach, te dwójki to jeden na drugim zjeżdża, pewnie ciepli, wstydu nie było, niech ci kupią lepsze sanki, żeby w 40-milionowym kraju toru nie było. Trochę bolesna rzeczywistość, że za granicą człowiek jest dużo bardziej szanowany niż w ojczyźnie i zamiast docenić, że mimo tylu przeciwnictw jest grupka ludzi, no tak, którzy uprawiają ten sport. Jacy są polscy kibice? Łakomi, że tak powiem, na sukces, niedoceniający po prostu trudu i jakby innych. No w Polsce liczy się tylko po prostu medal i nic więcej. A jakby ja chciałbym trochę wyjść też poza to wszystko, żeby jakby sporty były traktowane no równo, tak? Nie mówię tylko o saneczkarstwie czy o czymkolwiek, ale żeby jakby nasze sporty były doceniane pod tym względem, że my wkładamy, podejrzewam, że tyle samo co skoczkowie, bo wkładamy swoje maksy, tyle samo co biegacze narciarscy, tyle samo co jakby sporty letnie. Każdy sportowiec wkłada tyle samo serca, tyle samo pracy w swój sport i jakby ja chciałbym dążyć do tego, żeby wszyscy sportowcy byli doceniani w ten sam sposób. Jeszcze ostatnie pytanie, tak bądź nie, bo wiem, że wiele dziennikarzy wyrwało to z kontekstu. Będziesz reprezentować nasz kraj? Tak, no jasne. Oczywiście. Nie, no to w ogóle jakiś paradoks tam był, który wyniknął po prostu chyba clickbaita jakiegoś zrobili, żeby... Dokładnie. Tak. Super. Tak, to bardzo dobrze. Cieszymy się, mam nadzieję, że na igrzyskach cię zobaczymy po raz trzeci, na trzecich twoich igrzyskach i tym razem już przygotujesz się idealnie i nic ci nie przeszkodzi, ani zapomniane, zawieruszone gogle z Pjongczangu, ani ta kontuzja z Pekinu, tylko po prostu to trzech razy sztuka i będzie najlepiej.
miejmy nadzieję, że to uda mi się jeszcze do ten, ponieważ walczę teraz jeszcze z kilkoma kontuzjami, ale... Mateusz Sochowicz. Kończy na ale, ale moim zdaniem to dobra kropka. Nasz taneczkarz olimpijczyk. A my mamy kolejnego gościa, Marta Walczykiewicz, medalistka olimpijska z Rio, czwarta z Tokio, kajakarka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam zgrupowanie? Właśnie, bo jesteś w Portugalii. Chwilowo słonecznie. U nas też słonecznie. Pierwszy dzień wiosny, więc też w Polsce, w Warszawie słonecznie. Dobrze się składa. Powiedz mi, bo dochodziły takie informacje ciekawe ze zgrupowania, że żeście wprowadzili nowe kajakarki, wprowadziły nowe metody, a właściwie sztab szkoleniowy, nowe metody, na przykład hipnozę. Tak, dokładnie. Jestem. Ale teraz nie jesteś w hipnozie. To, da się. Nie, teraz jestem wyspana, najedzona i gotowa do rozmowy z wami. To powiedz. Proszę, Agnieszko. Jak się czujesz w ogóle? Czy bardziej to traktujesz jako rozrywkę i oderwanie, czy rzeczywiście to jest jakiś element, który myślisz wpływa mocno na trening? Na początku byłam nastawiona tak dosyć sceptycznie. Wydawało mi się, że nie można kogoś wprowadzić w hipnozę, że to w ogóle jakiś absurd jest. I zawsze myślałam, że te filmiki i zdjęcia to jest jakiś po prostu fotomontaż, że to po prostu nie da się tak człowieka unieruchomić, żeby nie wiedział, co się dzieje. A da się? No to jednak okazało się, że się da. Że się da jeszcze w takim stanie, że koleżanka Karolina Naja na mnie usiadła, kiedy byłam wprowadzona w hipnozę i miałam nogi na krześle, barki na krześle i Karolina usiadła mi na brzuchu. I ja nawet tego nie czemu pamiętam. Powinniście to nagrywać. Jest zdjęcie na naszej stronie, proszę państwa, można zobaczyć. Tak, jest zdjęcie. I to nie fotomontaż. No jak długo ona siedziała na tobie? I jeszcze jedno pytanie. Chyba musicie mieć spore zaufanie do osoby, która wprowadza was w ten stan hipnozy. Myślę, że to jest podejście indywidualne osoby, bo są osoby, które jakby generalnie... Zaczęło się od tego, że zaczęliśmy wprowadzać taki trening wizualizacyjny. Generalnie leżymy wyciszone na podłodze, tam na karimacie i to jest taka, można powiedzieć, półhipnoza, w sensie, że po prostu odpływasz gdzieś myślami daleko, no i powiedzmy wykonujesz nawet mentalnie trening. No i generalnie jest tak, że niektóre osoby bardzo, bardzo szybko wchodzą w ten stan, potrafią sobie wszystko wyobrazić, wizualizować, nawet do tego stopnia, że po prostu wychodzą z tego stanu i bolą ich mięśnie od wykonanego treningu w głowie. Czyli można się nie umęczyć fizycznie, a popracować mięśniami swoimi. Dokładnie tak można. A duże obciążenie ty czujesz po tej hipnozie? Generalnie bolały mnie trochę mięśnie, ale to nie było, nie, generalnie myślałam, że będę mieć jakieś zakwasy tak zwane czy coś, ale nie, właśnie okazało się, że nie, bardziej jak wyszłam ze stanu hipnozy, czułam się taka, jakby nie wiem, bym przejechała bardzo mocny przejazd, po prostu drżały mi mięśnie, miałam taki wewnętrzny, takie drgawki wewnętrzne, nie wiem, jak to ciężko to jest opisać generalnie. Jak często to stosujecie? Znaczy generalnie to było trochę zrobione pod te zdjęcia, które zostały wykonane, bo przyjechali do nas fotoreporterzy i na potrzeby tam sponsora robiliśmy po prostu różną fotorelację z różnych zajęć. No i wtedy jak to zawsze... Czyli były to działania na początku influencerskie. Na początku zaczęliśmy to stosować, te wizualizacje generalnie jakby... Nie chwaląc się tym generalnie, bo mi się to bardzo spodobało. Ja stosuję to drugi, trzeci dzień, bo to można stosować w różnej formie, relaksacyjnej, wyciszającej, oczyszczającej głowę, treningowej, więc to w zależności, jaką mamy potrzebę. A czy wprowadzanie w hipnozę jest aż tak niezbędne? Myślę, że nie jest, ale jest to fajna rzecz do pokazania ludziom, co można zrobić z człowiekiem. Ale powiedz mi, to czy macie... taką pewność tego, że albo przynajmniej macie jakieś takie dane, że ten trening, tego typu trening wam pomoże? Bo oczywiście jak słuchałem trenera tego waszego mentalnego, to mówił, że to pomaga i tak dalej. Ale wy macie takie przekonanie, że to pomoże? Da wam te, na przykład te 30 sekundy, żeby zdobyć ten medal olimpijski? Chyba w takim przypadku wszystkiego próbuje się, nie?
Tak, wydaje mi się, że, znaczy nie wydaje mi się, jestem pewna, że to nie zaszkodzi, bo jeśli ja będę trenowała swoją głowę, bo jak dobrze wie, Agnieszka też dobrze wie, że w sporcie potrzebna jest głowa, bo czasem mięsień fizyczny, duży mięsień, biceps tak zwany. No właśnie, a ty masz duże bicepsy, więc nie kurczę. Więc właśnie, więc co ile mam jeszcze spakować, nie? Teraz trzeba trochę głowę popakować. Właśnie Marta, tak teraz powiedziałaś o tych bicepsach, powiedz tutaj wszystkim mężczyznom, ile wy kajakarki wyciskacie? Nie wiem, czy chcę uwaga, słyszeć. Uwaga. Nie chcę się wstydzić. Uwaga. Raczej ja jestem akurat aktualnie bez formy, jeśli chodzi o wyciskanie, ale mój rekord życiowy to jest 105 kg. A tutaj mamy w kadrze koleżankę Katarzynę, która 110 kg to dla niej jest nic. Ale to jest one rep max, tak? Jedno powtórzenie tak, maksymalne. Tak, jedno powtórzenie maksymalnie, tak, dokładnie. No, to widzą wszyscy państwo. Jesteśmy silne, no co mam powiedzieć. A teraz chodzi o to, żeby jeszcze silniejsza była głowa. Macie głowy silne tak naprawdę, bez przesady. No to, że czasem się wygrywa, czasem przegrywa, to jest inna historia. No mamy silne głowy, ale właśnie trzeba coś znaleźć, no żeby być no właśnie bliżej tej jeszcze czołówki, nie? No bo to są drobiazgi, to są centymetry, to są właśnie setne tak sekundy, które trzeba... No i dobrze, powiedz mi, po tym Tokio, gdzie najpierw zobaczyłaś siebie jako, że masz medal brązowy, a potem się okazało, że jesteś czwarta, to bardziej dostałaś kopa motywacyjnego, czy tak bardziej pomyślałaś, dobra, to już nie ma sensu, już wystarczy, mam medal z Rio, będzie. Czyli no na pewno ten medal z Rio pomógł przełknąć mi tą gorycz porażki, ale no na pewno bardziej bolała porażka w Londynie niż ta w Tokio. No i to, że się wyświetliło trzecie miejsce na tablicy wyników, jakby na chwilę napawało mnie taką radością, ale jakby wewnętrznie czułam, że tej mety nie przekroczyłam jako trzecia. Bo to się czuje, to może nie dokładnie się widzi, ale jakoś tak, no to się wie po prostu. I wiedziałam, że to coś jest nie tak, bo jeszcze tak zobaczyłam, że Hiszpanka jest za mną, mówię nie, to już wiedziałam, że ona jest przede mną. Więc czasem wiedziałam, setne jakiś się czuje, prawda? Jak się wygrywa o setne, to się czuje. Musimy niestety dokładnie kończyć. Tak, Marta, bardzo ci dziękujemy za ten hipnotyczny wywiad. Marta Walczykiewicz, tak, polecam z Rio, czwarta Stokio, poleca hipnozę. Następnym razem jeszcze wpaść na rozmowę, bo połowy pytań ci nie zadaliśmy. Zapraszamy serdecznie. Jasne. Jak tylko jesteś w Warszawie, wpadaj do nas. Ja mam jeszcze jedną ważną informację dla państwa, bo plebiscyt na sportowca lutego właśnie się zakończył, na sportowca lutego na Mazowszu. Startowali Maciej Staręga, Oliwia Różański i Adam Morawski. No i zwyciężyła siatkarka Legionowi, Oliwia Różański, która ponad połowę państwa głosów uzyskała. Gratulujemy Oliwii, najlepiej punktującej siatkarce polskiej ligi. To ona została sportowcem lutego. A nam pozostaje już powiedzieć tylko do usłyszenia. Agnieszka Kobus-Zawojska, dziękuję bardzo, medalistka do usłyszenia. Igrzysk Olimpijskich, Łukasz Starowiejski. Zapraszamy w piątek w imieniu Tomka Sokołowskiego i Jarka Błaszczyka. My się spotkamy z państwem za tydzień w poniedziałek. Do usłyszenia.